Czy on znów napisze? Czyli czy będziecie mieli znowu kontakt? Być może macie jakieś ciche dni, być może ktoś się z Was lub oboje obraziliście, macie kryzys, czy jakieś są blokady, nieporozumienia, więc zobaczmy, czy Twoja osoba ukochana, niezależnie czy mężczyzna, czy kobieta, napisze do Ciebie. Po wróżę dzisiaj i z kart Tarota, i z Lenormanda, czyli z dwóch talii. Wybierzcie sobie, kochani, grupę. Pierwsza grupa to będzie Tarot, obelisk kryształowy. I druga grupa to będzie Lenormand, obelisk kwarcu różowego. Oczywiście możecie posłuchać dwóch grup i całego czytania, ponieważ może się coś uzupełnić. To są dwie rozmaite, różne, bardzo różne talie. Kochani, jeśli wolicie Tarota, to wybierzcie grupę pierwszą, jeśli wolicie Lenormanda, wybierzcie grupę drugą. Co chciałam jeszcze powiedzieć, oczywiście proszę Was o komentarze po każdym filmiku. Czy wróżba rezonuje z Wami, czy dobrą grupę wybraliście? I proszę również o lajki, to pomaga mojemu kanałowi. Proszę również o subskrypcję, jeśli jesteście tutaj nowi, kochani, to zasubskrybujcie mój kanał z dzwoneczkiem u góry, a wtedy dostaniecie powiadomienia automatycznie od YouTube'a o każdej premierce codziennej. Oczywiście zapraszam na wróżby indywidualne. Napiszcie mi e-maila. E-mail znajdziecie pod filmikiem i w komentarzach. Napiszcie mi e-maila, jeśli potrzebujecie wróżbę indywidualną i ja powróżę Wam na Wasz konkretny problem, tak? Niezależnie, czy jest to miłosny problem, czy zawodowy, finansowy, przeprowadzki, czy jakichś innych różnych problemów rodzinnych, dzieci itd. Dobrze, kochani, zaczynamy. Pomyślcie sobie o swojej osobie ukochanej i pytanie jest, czy on napisze. Zaczynam od grupy pierwszej. Czy on napisze? 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 Więc mamy koło fortuny, czyli zmieni się rzeczywiście Wasza sytuacja. Jeśli teraz jest źle, to zmieni się na lepsze, na dobre. Tutaj jest radość, czyli spotkanie lub właśnie jakieś dobre, pozytywne wiadomości. Otwartość, znowu jakaś, nie wiem, miła rozmowa, miłe spotkanie, miła randka. Tutaj jest, żeby ktoś zrobił właśnie krok. Tak, żeby się pogodzić czy porozmawiać. Jest tutaj harmonia, czyli znowu balans, harmonia, pozytywność. No i jesteście tutaj znowu przyjaźni. Jest szczęśliwa sytuacja, szczęśliwa tutaj ta karta.
mówi o szczęściu, radości, o tym, że będziecie się cieszyć, ale myślę, że jest tutaj bardzo powolny, jakby powolny rozwój, tak? Powolny rozwój tutaj tego, trzeba odczekać, przeczekać, nic nie robić, czyli ty, osoba pytająca, nic nie rób, tylko odczekaj i myśl pozytywnie, ponieważ on musi do tego dojrzeć, musi się namyśleć, zastanowić, zdecydować i musi tutaj szryć zrobić, czyli krok zrobić w swoim kierunku, tak? Musi też bilans, jakby podsumowanie zrobić dla siebie, podsumowanie i zdecydowanie się będzie na pewno tutaj coś pozytywnego. Tylko ty musisz mieć cierpliwość i nic nie robić, tylko przeczekać, odczekać, ponieważ tutaj być może jest taka sytuacja, że on musi też odejść od jakichś innych emocji, tak? Jakichś innych negatywnych emocji, doświadczeń. Być może ma jakieś złe doświadczenia, złe, nie wiem, jakieś energie, które musi tutaj on sam oczyścić. Może dopiero jest po jakimś rozstaniu. Trochę się być może boi, zastanawia, co przyniesie mu następna relacja, następna droga, więc tutaj on musi do tego dojrzeć i sytuacja się, tak jak mówię, odwróci koło fortuny, czyli coś nowego się rzeczywiście znowu zacznie, czyli on napisze. Tylko tak jak mówię, nic wy nie róbcie, tylko dajcie jemu się zdecydować, zastanowić i dojrzeć do tej decyzji oraz, kochani, sam on musi zrobić ten krok, żeby to było dojrzałe, tak? Także to pokazały karty Tarota, grupa pierwsza. Teraz zapraszam grupę drugą, która wybrała karty Lenormanda i Obelis kwarcu różowego. Czy on napisze? Czy on napisze? Czy on napisze? Czy on napisze? Tutaj widzimy już bardziej ostrą sytuację. Jest jakaś, nie wiem, presja czasowa, jakaś frustracja czasowa. Tutaj jakiś koniec, jest kryzys rzeczywiście, odcięcie, zablokowanie. Nie wiem, być może nawet jakiś ból, jakieś zranienie, nie wiem, czy słowem, czy gestem. Jakby tutaj odciął on na razie tą sytuację, komunikację, spotkania, ale być może z tego może się coś też narodzić na nowo, jak Feniks z popiołów, tutaj coś się może rzeczywiście przetransponować po jego namyśle, jego zastanowieniu się. Może coś się zmienić, natomiast jest teraz ta sytuacja na razie zablokowana, odcięta i to widać tutaj bardzo, bardzo ostro, ale mamy tutaj powrót. Powrót kogoś właśnie, kogo już znacie z przeszłości, nie wiem, ex czy jakiegoś właśnie przyjaciela, z którym się teraz rozstaliście, którego zablokowaliście, tak? Tutaj ta osoba chce powrócić, tak? Ten mężczyzna czy kobieta, niezależnie od płci, osoba ukochana chce powrócić, chce napisać, chce się spotkać. To jest karta powrotów, tak? Chce być może się wzmocnić po tym zdarzeniu i chce tutaj wrócić. Nie mamy wprawdzie tej karty wiadomości, karty, czy on napisze, ale mamy tutaj jego powrót, tak? Chęć powrotu.
chęć powrotu, wyjścia z tej izolacji, jakieś tu są frustracje, które się rozwiążą, ale potrzebna jest cierpliwość, wolne tempo, ale trzeba będzie coś wyjaśnić tutaj w kierunku związku. Także myślę, że on wróci, napisze, zadzwoni, da znać i będzie chciał kontaktu, ale tutaj ta kosa pokazuje na razie jeszcze o zranieniu, czy o odcięciu, czy o blokadzie, po prostu o blokadzie na razie, także proszę odczekać i tutaj jest powrót, tak? Dziękuję serdecznie, kochane dwie grupy, wszyscy słuchacze, dziękuję Wam, że jesteście i zapraszam Was oczywiście jutro, codziennie, proszę o subskrypcję, o lajki, o komentarze, do usłyszenia już wkrótce.